Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj szczególnie zwracam się do osób, które zamieszkują okolice gminy Jedlicza i do samej gminy Jedlicza, do ludzi gminy Jedlicza. Ponieważ chcę zaprosić, oczywiście kto ma ochotę, wszystkich zapraszam, ale mam świadomość, że ta odległość nastręcza wiele problemów, więc szczególnie tych z pobliskich okolic zapraszam w dniu 8 grudnia, to jest w niedzielę, w tą drugą niedzielę adwentową i w to święto niepokalanego poczęcia. 8 grudnia na godzinę 17 do kaplicy polowej Matki Bożej Królowej Polski, tej Gietrzwałdzkiej, która niedawno powstała, została poświęcona 11 listopada, a zainicjowaliśmy każdego miesiąca, każdego 8 dnia każdego miesiąca modlitwę różańcową tam pod tą figurą. I chcę Państwa zaprosić właśnie 8 grudnia na godzinę 17, abyśmy wspólnie odmówili różaniec święty, może odśpiewali Bogu Rodzice, może rotę, co skłania nas do takiego podejścia. Chcemy tego 8 grudnia włączyć się w ten nurt modlitewny, który otacza całą Polskę, a któremu wtóruje wielka troska o Gietrzwałd, o tą duchową stolicę Polski, o ten tron Matki Bożej Królowej Polski, bo to ona w 1877 roku tam się objawiła jako królowa korony polskiej, wizjonerką przekazała orędzie. Odsyłam wszystkich do internetu, jest bardzo dużo materiału na ten temat, ale jedną z próśb, a może z poleceń do Polaków, odmawiajcie różaniec. Na koniec już, na ostatnim objawieniu zakończyła, odmawiajcie gorliwie różaniec. Czasy są bardzo niespokojne, a więc włączamy się w ten nurt ogólnopolskiej modlitwy za Gietrzwałd, ponieważ nad Gietrzwałdem zawisły czarne chmury. Gdzieś tam możni tego świata wymyślili sobie jakieś inwestycje, jakieś budowle. Dlatego cała Polska modli się, żeby odwieść tych możnych tego świata od pomysłu, od tej koncepcji, którą wymyślili dla nas, a która zakłóci tą oazę modlitewną, tą oazę ciszy, spokoju. Tam jest piękny krajobraz, bardzo sprzyja modlitwie. Tak więc, proszę Państwa, 8 grudnia chcemy modlić się o ojczyznę i o wrogów ojczyzny. Wspomnę tylko, że 15 sierpnia w zeszłym roku powstała inicjatywa krucjaty różańcowej, gietrzwałdzkiej krucjaty, ale nie tylko różańcowej. Też odsyłam do internetu, tam w materiałach wcześniejszych na ten temat można znaleźć. Tak więc, proszę Państwa, kto może, niech 8 grudnia na godzinę 17 przybędzie pod figurę, która rezyduje w kapliczce Gietrzwałdzkiej w Jedliczu, by modlić się za ojczyznę i za wrogów ojczyzny. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Postscriptum, jak to się mówi. Trzymałem w ręku i trzymam w ręku taki oto obrazek,
na prośbę księdza proboszcza z parafii podradomskiej wydrukowałem taki obrazek, który ma pełnić funkcję obrazka wizytowego, kolędowego. I ksiądz proboszcz chce rozsławiać kult Matki Bożej Królowej Polski, Gierszwałckiej. I niech to będzie inspiracją dla tych, którzy wgłębią się w temat, a więc na rewersie, na pierwszej stronie Matka Boża Królowa Polski na tronie, taka jaka objawiała się w Gierszwałdzie. Natomiast na drugiej stronie jest tekst Różańca Świętego, w jaki sposób odmawiała wiara, odmawiał naród polski w 1877 roku, a więc w czasie, kiedy Matka Boża objawiała się jako królowa Polakom. Główne przesłanie Maryi, które objawiała się w Gierszwałdzie, codziennie odmawiajcie różaniec, a więc tutaj na odwrocie. Na pytanie, czy dobrze odprawiają różaniec, Matka Boża, Najświętsza Panna odpowiedziała, bardzo dobrze się modlicie. A cały naród wtedy, który pielgrzymował tam, modlił się właśnie tymi słowami. To jest modlitwa różańcowa odmawiana w 1877 roku. A więc tak jak i dzisiaj, wierzę w Boga, Ojcze nasz, trzy razy zdrowaś Mario, ale kiedy odmawiamy trzy razy zdrowaś Mario, po każdym słowie Jezus, po pierwszym słowie Jezus mówimy wzmacniaj wiarę moją, po drugim zdrowaś Mario i słowie Jezus, pomnażaj nadzieję moją, po trzecim zagrzewaj miłość moją. I dla przykładu, i dalej chwała Ojcu i Synowi i tak dalej, natomiast te części, oczywiście wtedy były trzy części, dzisiaj mamy cztery części Różańca Świętego, ale na przykładzie tylko pierwszej części zacytuję. Pierwsza tajemnica. Jezus, któregoś Ty, o Panno, z Ducha Świętego poczęła. Druga tajemnica. Jezus, któregoś Ty, o Panno, do Elżbiety przyniosła. Trzecia. Jezus, któregoś Ty, o Panno, w Betlejem porodziła. Czwarta. Jezus, któregoś Ty, o Panno, w kościele ofiarowała. Piąta tajemnica. Jezus, któregoś Ty, o Panno, w kościele znalazła. I tak dalej. Ja umieszczę ten tekst pod tym filmikiem, żeby był inspiracją dla ludzi, dla katolików, którzy modlą się gorliwie na Różańcu Świętym. Jeśli sama Matka Boża w czasie objawień powiedziała, że dobrze się modlicie, to może niech to będzie inspiracją dla nas dzisiaj, w tych trudnych czasach. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.